Ten webinar jest o kodach uzdrawiania liczbowych i znaczeniowych. Są różne kody uzdrawiania. Gdy przejrzycie YouTube czy różne webinary, ludzie posługują się różnymi kodami uzdrawiania. Ja posługuję się kodami uzdrawiania, które mają w sobie zawarte liczby i znaczenia, czyli indukcja słowna. Jest to bardzo skuteczne. Pracuję z tymi kodami już około 18 lat. Na wielu warsztatach, na sesjach indywidualnych te kody były sprawdzone, były praktycznie stosowane. Wielu ludzi doświadczyło uzdrowienia za pomocą tych kodów i są bardzo skuteczne w prosty w sumie sposób. Więc tak, mam zamiar podczas tego webinaru króciutko wprowadzić Was w tajniki tego, na czym polega ta metoda, alternatywna metoda usuwania chronicznego bólu fizycznego, traumy, stresu, traumy, historii traumy emocjonalnej stojącej za tym bólem, a wpisanej w komórki ciała. I pokażę Wam, jak generować indywidualny kod uzdrawiania, ponieważ te kody są bardzo indywidualne. Tutaj nie da się generalizować, że jeden kod na przykład na uzdrowienie lewego ramienia, drugi na uzdrowienie prawego ramienia, a jeszcze inny na rwę kulszową dla wszystkich. To są bardzo indywidualne kody uzdrawiania i bardzo indywidualne sytuacje, ponieważ są to bardzo indywidualne historie, które stoją za tym bólem. Webinar ten zawiera takie punkty jak omówienie, jak to działa, to będzie za chwilę, i dlaczego ta metoda jest tak skuteczna, ponieważ warto mieć świadomość tego, mieć wiedzę na ten temat. Dowiesz się, jak generować osobisty kod uzdrawiania dla siebie. Będziemy to ćwiczyć razem, generowanie go, programowanie, praktykowanie, i na koniec podzielimy się rezultatami. Jeszcze zanim zaczniemy, bardzo ważna wiadomość jest taka, że ten program, ta metoda jest objęta moją licencją autorską, więc wiedza i praktyka przekazywana na tym webinarze służy wyłącznie do Twojego osobistego użytku, na Twoje osobiste potrzeby, i jeżeli będziesz chciała stosować tę metodę wobec osób trzecich, komercyjnie, w gabinecie, na warsztatach, czy posługiwać się tą metodą jakoś publicznie, nie tylko na swoje własne potrzeby, to potrzebujesz mieć najpierw moją zgodę i uzyskać, przejść przez szkolenie i uzyskać ode mnie certyfikat praktyka kodów uzdrawiania, gdybyś chciała korzystać z nich publicznie na potrzeby innych osób. Proszę to wziąć bardzo do serca, ponieważ tą metodę, żeby stosować dla innych ludzi, naprawdę trzeba głęboko poznać i poznać różne tajniki reakcji podświadomości u innych osób. Natomiast ten webinar jest dla Ciebie i tylko dla Ciebie.